second, take your time. You know where I'm yours if you remember that you're mine. And when everybody's telling me I have no time, I prove them wrong. Ciąg dalszy kinematografii. Hej, cześć, dzień dobry, godzina 17, Radio Campus i ciąg dalszy kinematografii, który wraca w nowym sezonie, trzecim już sezonie, z którego się oczywiście bardzo cieszę. A na początek wysłuchaliśmy tak zwany opening title z serialu Ted Lasso, serial, który można oglądać na Apple TV i który ja serdecznie wam polecam. Przyjemny i świetnie skonstruowany dramaturgicznie serial komediowo-dramatyczny, czy komediodramatyczny. Coś świeżego, a przy tym serial, który jest no właśnie zabawny. I to tak specjalnie wspominam i podkreślam, bo jest ze mną dziś gość, który wyreżyserował swój pierwszy debiutancki film pełnometrażowy. Film, który, uwaga, również jest zabawny. Ten film jest nadal w kinach, więc kto nie był, namawiam, bo się pośmiejecie. No i wiadomo, wspieramy polskie kino. Tym filmem jest Kryptonim Polska, a tym reżyserem, moim dzisiejszym gościem, Piotr Kumik. Dzień dobry, witam serdecznie. Cześć, Piotr. Cześć. Ja też debiutowałem kiedyś komedią pod tytułem Juliusz, więc mam wrażenie, że trochę się zrozumiemy, czy porozumiemy w niektórych kwestiach. Chociażby zacznę pytaniem, czy dostałeś może taki komplement w ostatnim czasie, że twoja komedia nie jest żenująca, a jak na Polskę to spory sukces. Oczywiście, oczywiście. To tak. Sporo takich głosów, że spodziewałem się tego, co zawsze, czyli strasznej żenady i zapadania się w fotel, a zaskakująco jest zabawnie i nawet inteligentnie. Tak, a to nie jest, no właśnie, ja też tak uważam, bo film twój widziałem, dlatego też dzisiaj rozmawiamy, bo to nierzadko można spotkać sytuację, w której na naszym rynku robi się coś i widzowie to wiedzą, jakim my, twórcy, robi się coś, co w tej komedii jest jakościowe, że tak powiem. Mm-hmm. Słuchaj, ja myślę, że to wynika z jakiegoś zjawiska, które i od jakiegoś czasu obserwuję, że generalnie bardzo mało jest komedii, które są nieromantyczne. To po pierwsze. Tak. No, a już to przynajmniej się kojarzy z jakimś sztampowym, amerykańskim udawaniem tego, kim nie jesteśmy. Właśnie. Bo chodzi o to, że wszystko, co się sprawdza, czy co się sprzedaje, czy do czego się ludzi przyzwyczaiło przez ileś lat, to są komedie romantyczne, najczęściej z Karolakiem. Więc ja też usłyszałem, że to nie ma Karolaka. To tak, już jest tak. Pierwsza zaleta tego filmu. Tak. Pierwszy sukces filmu. Słuchaj, do tego wszystkiego zaraz wrócimy, ale mnie w tym pierwszym wejściu
gościu zastanawia bardzo mocno, to oczywiście trochę już wiem, żebyśmy sobie poukładali pewne wątki, a przede wszystkim poznali, skąd ty się wziąłeś w tej naszej branży filmowej, jakie były początki, czyli tak zwane origin stories. Wiem, że robiłeś dokumenty, przez lata reżyserowałeś kultowy Szymon Majewski Show, na którym szczerze mówiąc się trochę wychowałem. Potem masa reklam, w końcu debiut. Jedyny minus taki, że mamy niewiele czasu, żeby poznać twoją historię, ale takie wiesz, wątki, jak to się stało, że dotarłeś tutaj? Słuchaj, no to było moje wielkie marzenie, żeby zrobić film, a droga faktycznie była zakręcona, bo zaczynając od jakiejś swojej kamerki, którą ja sam robiłem sobie filmy z imprez, filmy o znajomych, o twórcach, jeszcze mieszkałem w Krakowie. To było jeszcze już na studiach, czy jeszcze w liceum? To było jeszcze w liceum, a potem na studiach. Tak, chodziłem z mini DV, z kamerką i prosili mnie znajomi, żebym w pewnych momentach tam już wyłączał tą kamerę. A to była jakaś moja pasja. Ale droga zawodowa, tak. No to jak w skrócie mówiąc, to przechodząc sobie, przyjeżdżając do Warszawy, pracowałem dużo z Szymonem, no to był cały Szymon Majewski Show, czyli kilka lat. Jak ty w ogóle, no jak się dostaje taki program, nie wiem, miałeś doświadczenie, nie miałeś, znałeś Szymona, nie znałeś, jak się tam dostałeś, żeby to reżyserować, czy od początku dostałeś tą posadę reżysera, czy to było wznoszenie się po karierach, szczeblach kariery? Nie, dostałem dlatego, że Edward Miszczek, który wtedy był dyrektorem, dyrektorem stacji, z którym rozmawiałem o tym, że już, ponieważ pracowałem wcześniej w TVN, nie pracowałem też z Zawądrzyzgą, robiłem jakieś reportaże dla nich i przyszedłem do niego i powiedziałem, że jakby już trochę jestem tym zmęczony, znudzony i w sumie chciałbym się gdzieś rozwinąć i potrzebuję jakiejś rozrywki i chciałbym robić coś, co jest związane z humorem, ponieważ jest to część mojej osobowości. Okej. I tak się złożyło. On mówi, no wiesz, słuchaj, zaczynamy taki program w Warszawie. Będzie tego prowadził Szymon Majewski. To może pojedź tam, pogadaj, będzie to produkował Rinker Ojens, to myślę, że tam się odnajdziesz. No i od pierwszego spotkania z producentami wtedy, z Rafałem Piekoszewskim, Martą Więch i Rinker Ojensem, gdzieś tam to wszystko zaklikało, no a z Szymonem to była symbioza kilkuletnia. Od razu? Tak. Czyli ty jakby formatowałeś to? Tak. Tak, tak, tak. I ile odcinków zrobiłeś, czy sezonów? Wszystkie. Znaczy oprócz ostatniego, sezonu. Tak, oprócz ostatniego, który był już, to był tak zwany Szymon na żywo, to była trochę inna formuła, to mniej było już moje, więc ja już tam mniej też to robiłem. Ile lat albo ile odcinków pamiętasz? Słuchaj, ile odcinków to nie pamiętam, ale to było 12 sezonów, czyli licząc 6 lat. Okej, no bo tak sezon to pół roku jakby tak. W telewizji. Ale to jest szalenie ciekawe. Tak sobie myślę, czy jakby to mogło być jakimś takim, jak to mówią, nabiciem łapy komediowym, jakimś szaleństwie w telewizji, bo wyście byli, bardzo pamiętam, odważni w tym programie, absurdalni, czasami humor był taki, którego nie można było znaleźć nigdzie indziej wtedy. Dokładnie. Myślę, że nadal chyba to się nie powtarza, czy nie ma w telewizji nic podobnego nawet, chociaż próbowali różni. I Abelard Giza próbował mieć swoje show, ja pamiętam, bo też współpracowałem przy pierwszym odcinku, ale to też nie weszło do stacji z jakichś powodów i tak dalej. Bardzo trudne, bo chodzi o wyważenie i też znalezienie przy takim programie, który jest co tydzień. On miał tam średnią widownię około 3 milionów, więc to naprawdę była duża maszyna. Ogromna część Polski to oglądała. Tak, tak. A co do twojego pytania, czy nabicie łapy? Tak, dlatego, że tam było, jakby mieliśmy w małych pigułeczkach bardzo różne zabawy, bo to były i sądy uliczne, i jakieś kreacje takie minifilmowe, czyli te digitale takie z Szymonem na zewnątrz, wybory Miss Wszechświata. Szymon przebierał się za Miss Japonii i musieliśmy zrobić z tego, powiedzmy, dwuminutową. To taki trochę boratowy style robiliście? Czyli, że Szymon tam naprawdę wchodził i udawał takie historie, czy ja dobrze pamiętam? Szymon się wcielał w różne role. Nie wiem, czy pamiętasz, był Onckim, miał jakby postaci. Tak, które... Edward Onski był taki gość. Tak, to nawet Rinker Ojens chciał, żeby Edward Onski, słuchaj, kandydował na prezydenta Polski, bo kiedy urządziliśmy wielkie pranie brudów, Onski chciał jakby uporządkować polską politykę,
to okazało się, że daliśmy ogłoszenie, że pod Pałacem Kultury odbędzie się wielkie pranie brudów i zaskoczyło nas, ile ludzi przyszło, jak ludzie potrzebowali oczyszczenia, czegoś takiego, żeby faktycznie za Onckim pójść. Oncki, nie przymierzając, jak papież przejeżdżał meleksem przez tłum ludzi pod Pałacem Kultury. Także dla nas to było nawet zaskoczenie, jak to działa, i Rinke wtedy mówił: kochani, naprawdę, my musimy robić z Onckim na prezydenta. Ja mówię, ale Rinke, Oncki nie istnieje. A Rinke, to rozumiem, że to jest ten wielki producent z Szwecji? Holandii. Z Holandii, który przyjechał i robił też telewizję. Tak, pomagał. On produkował. Dużo produkował. Jako co firma to była? Rockstar, tak, bo też Endemol i Rockstar, tam były dwie takie duże. Kurczę, to jest szalenie ciekawe, co ty mówisz, ja bym chciał więcej na ten temat Szymona, może jak starczy nam chwilę czasu, ale bo to wspaniałe czasy w telewizji były. Dobra, skończył się Szymon i potem co dalej z twoją karierą? Słuchaj, po Szymonie ja zacząłem pracować w reklamie, bo też szukałem dla siebie miejsca, trochę się zastanawiałem, co ze sobą zrobić. To był taki czas, że Szymon się skończył, już tam nie zagłębiając się w szczegóły, musiałem sobie poszukać jakiejś aktywności zawodowej, która byłaby równie ciekawa jak praca z Szymonem. No tak. Okazało się, że reklama daje, powiedzmy, takie możliwości, no bo za każdym razem wchodzisz w coś innego, masz inną historię, a ja miałem ten drive, powiedzmy, komediowy, więc miałem trochę swoją niszkę. Też duże portfolio jakichś takich krótkich historii, które opowiadałeś i mogłeś pokazać, że no zrobiłem tyle, no to umiem w komedię, nie? Tak, dokładnie tak. A czy marzyłeś sobie w tym czasie już, że chcesz nadal iść, dążyć w kierunku fabuły? Cały czy fabuła czas. Była gdzieś... Nie, słuchaj. cały czas to było takie marzenie, wiesz, z chłopakami, to znaczy z Łukaszem Sychowiczem, scenarzystą zresztą. Zresztą Kryptonimu Polska. Tak. Właśnie. Tam się spotkaliśmy i to od naszego spotkania zawsze przy spotkaniach w barach i na balkonach opowiadaliśmy sobie i rozmawialiśmy o tym, że kiedyś zrobimy film i to będzie komedia. Tak. Dobra, zawieźmy na chwilę tutaj, opuścimy dwa utwory i wrócimy do tej rozmowy. Kawiński Night Call z filmu Drive, czyli kto? No Ryan Gosling jeździ fajną furą po kanałach Los Angeles. To już wielokrotnie puszczałem, bo to jest super filmowy kawałek, ale tym razem to ty go przyniosłeś, nie ja go puszczam. A potem Jack White i Nora Jones śpiewa utwór Rome. Wracamy za chwilę. I'm gonna show you where
Dalszy kinematografii. Wracamy po wysłuchaniu dwóch utworów. Kawiński, Night Call i Jack White i Nora Jones śpiewali twór Rom. Wspaniałość to wielka i tacy wspaniali artyści razem. Dziękuję ci za to, że to mogłem puścić, bo te utwory przyniósł nam do studia Piotr Kumik. Piotr jest reżyserem filmu Kryptonim Polska, który nadal możecie zobaczyć w kinach i który serdecznie polecam. A czemu takie wybory? Bo poprosili mnie o coś, co jest moją muzyką i co mnie nakręca, więc wybór był trudny, a akurat jeśli chodzi o Drive, to jest, znaczy o Night Call, to jest taki numer, którego słucham bardzo często w samochodzie i no poza tym uwielbiam ten film, no więc to są dwie rzeczy w jednym. Słuchaj, kończyliśmy poprzednie wejście na rozmowie, powiedziałeś, że Łukasz Sychowicz, czyli scenarzysta Kryptonimu Polska, to jest człowiek, który również pisał, czy współpisał Szymon Majewski Show, którego byłeś reżyserem. Tak. I tam się poznaliście i tam marzyliście na balkonie czasami w wieczornych rozmowach o tym, że zrobicie kiedyś film, zrobicie kiedyś komedię. No i minęło kilka, jak nie kilkanaście lat, żeby się to udało. I Łukasz jest scenarzystą również The Office.pl, polskiej wersji The Office. I kolejne filmy pisze już, będzie miał na swoim koncie. Czy to, że ty przez lata teraz pracy w reklamie po skończeniu Szymon Majewski Show, myślisz, że dostałeś też tą pracę w Kryptonimie Polska dlatego, że właśnie przyjaźniłeś się z Łukaszem, że to była jakaś po części, no trzeba mieć w branży ludzi, którzy cię wesprą, poprą, polecą i tak dalej? Słuchaj, na pewno tak jest, bo w tej historii jest jeszcze jeden wątek, bo spotkaliśmy się przy produkcji polskiego SNL. I ja tam też pracowałem tak jakby z doskoku, czyli robiłem im te właśnie takie zewnętrzne materiały, które Łukasz między innymi
pisał i tam poznałem z kolei przy produkcji SNL, poznałem producentów, czyli, czyli byłych właścicieli Show Maxa. Tak, tak, tak. Czyli Jurka Dzięgielowskiego. Tak. I im z kolei spodobało się moje poczucie humoru i to, w jaki sposób podchodzę do, tam, do tematów, do tego, co Łukasz pisał. I myślę, że to wszystko złożyło się na to, bo oczywiście tak było, że przy tekście, który napisał Łukasz razem z Kubą Różyło, bo ich dwóch napisało ten tekst. Ja byłem też z jego polecenia, w sensie, żeby się chociaż spotkać z producentami, a ponieważ Jurek Dzięgielski też doceniał to, co robiłem dla SNL-a, no więc mieliśmy pole do rozmowy o filmie. Taka rzecz jedna. Czy ktoś ci powiedział wcześniej, bo ja usłyszałem Wilhelm Scream w początkowej sekwencji twojego filmu. To była twoja zasługa, czy zasługa twoich dźwiękowców, czy... Słuchaj, to szczerze, to jest studio dźwiękowe Dreamsand i rozmowa, jakby w ogóle pierwsze nasze spotkanie i konwencja filmu, czyli rozmawialiśmy o tym, co z tym dźwiękiem zrobić. Przede wszystkim, żeby było słychać oczywiście dialogi, ale tak, też w tej warstwie sound designu i takich rzeczy to Marcin Kasiński wrzucił mi, że ta sytuacja, że jemu to idealnie pasuje, wymienił mi kilka filmów, że Tarantino, że tu, że tak, tu. W Star Warsach, tak, tak, że Wilhelm Scream. Gdzie to jest. A to nie znałeś tego wcześniej? Nie wiedziałem, nie że wiedzieć. Tak. To było odkrycie. No. To super, to też pokazuje, że jakby duży wkład w tworzenie filmu ma cały zespół, prawda? Od początku do końca i w tym również dźwiękowiec może podrzucać pewne fajne rzeczy. I ja z kolei o tym wiedziałem i usłyszałem to, dlatego bardzo dobrze to znam, bo sam wkładam to w różnych miejscach do swoich filmów, ten Wilhelm Scream, a dla tych, którzy nie wiedzą, to jest taki z lat... Puścimy go właśnie teraz, tak? Jest to taki z lat 50. z jakiegoś westernu, Indianin strzela z łuku, ktoś na koniu dostaje strzałą i krzyczy właśnie ten dźwięk. Dokładnie, i to jest bardzo, bardzo, bardzo charakterystyczne. Jak ktoś to kiedyś słyszał, to w każdym filmie, w którym to będzie, to wyłapie. Tak. I to jest takie coś, co filmowcy z całego świata różnić, czy fani filmów to wychwycają. To już w kilkuset filmach na całym świecie to gdzieś tam można znaleźć. No więc super, że jakby bawiliście się tą komedią, czy tymi odniesieniami do kultury filmowej. A ja ci chciałem zapytać jeszcze w tym wejściu, jak mocne były obawy twoje przed wejściem na plan, szczególnie w kwestii właśnie humoru i szczególnie kwestii takiej, że będziesz wprost oceniany i rozliczany z tego. Słuchaj, no humor moim zdaniem to jest taka rzecz, która jest bardzo trudno mierzalna i to dlatego mówi się o tym, że komedia jest najtrudniejszym jakby gatunkiem, no bo każdy ma inne poczucie humoru i właśnie o ile nie mówimy o komedii romantycznej, gdzie zawsze to jest ta sama historia, tylko dzieje się w różnych miejscach, to tu oczywiście obawy były, natomiast ja miałem jakieś obawy, na ile to będzie zrozumiałe, szczególnie, że sam temat jest też nieoczywisty jak na komedię. Natomiast z drugiej strony było to dla mnie kręcące i to było wyzwanie, które mnie napędzało, żeby spróbować coś opowiedzieć w lekkiej formie i żeby zostawić jeszcze coś do myślenia ludziom. Więc ja nie tyle się bałem, co miałem rodzaj jakiejś ekscytacji tym, żeby spróbować opowiedzieć to tak, żeby jak najwięcej ludzi złapało to moje poczucie humoru. Nie? To jakby to, co, że niekoniecznie to musi być właśnie coś sztampowego, a może być na pół tonie, może być czasem przekręcone, jakby źródła humoru, nie to, co mnie, to co jest moim poczuciem humoru, jest oczywiście też wynika z tego, na czym się wychowywałem, czyli z jednej strony Bareja, z drugiej strony Monty Python, tak, nie? Coś, co mnie bawi, tak, z trzeciej strony, nie wiem, bracia Coen. Tak. Nie, że to są, że to jest coś, co przepuszczone przez moją wrażliwość daje jakiś tam jakiś efekt. Wracamy za chwilę do rozmowy o filmie Kryptonim Polska i nie tylko. Jest z nami Piotr Kumik, reżyser tego filmu. Debiut, który można zobaczyć nadal w kinach. A teraz posłuchamy Bongo Bong. Znacie to wszyscy, Manu Chao i... A potem Artur Rojek Beksa. Wybory mojego gościa. Wracamy za chwilę. Mama was queen of the mumble.
Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city, looking for a bigger crown. So I play my bongo for the people of big city, but they don't go crazy when I banging on my boogie. I'm the king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town, but I'm a king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo. Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo bong. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo bong. Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hear me when I come. Hear me when I come, baby. Hear me when I come. J'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Parfois j'aimerais mourir tellement y'a plus d'espoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół powiek strach rozpycha. Zaciśnięte dłonie. Pod
mam. Mógłbyś zapamiętać mnie innego, mnie innego. Dalszy kinematografii. Wracamy po wysłuchaniu dwóch utworów. No, King of the Bongo Bong, Hear Me When I Come Baby, to właśnie leciało przed chwilą, to puścił nam Piotr Kumik, nasz gość, reżyser filmu Kryptonim Polska, a potem był Artur Rojek Beksa i dlaczego takie wybory? Bongo Bong to, słuchaj, słodko-gorzkie, no, śmieszne, niby tak. Głupie, a jednak smutna historia. No. Bardzo, bardzo lubię, w ogóle Manu Chao lubię w całości, a Beksa z kolei to myślę, że dla mnie przynajmniej najfajniejsza płyta, znaczy to cała płyta Rojka, bardzo osobista i jakaś taka trauma w poetycki sposób pokazana. Dlatego, no to jakoś tak jak mówiłem, to są moje wybory, o które mnie prosiłeś. Absolutnie tak, ale kilka zdań na ich temat zawsze mnie ciekawi, jakby skąd czasami coś przychodzi, bo czasami się jakaś piękna historia za tym idzie. Była tutaj kiedyś Joasia Koskrause i też puszczała utwory i opowiadała przy nich takie historie, że w ogóle inaczej teraz na te utwory patrzę. Okay. Afrykańskie, różne rytmy, przecież ona robiła tam filmy. Tak. Słuchaj, powiedz mi, co jest najlepsze, co jest najgorsze w tej robocie. Teraz trudno powiedzieć, w którym gatunku mamy cię, wiesz, rozwinąć z tym pytaniem, bo robiłeś dokumenty, programy telewizyjne, masę reklam, w końcu fabuła, ale zacznijmy generalnie od życia filmowca. Kogoś, kto pracuje z kamerą, a potem będę cię pytał, a teraz fabule, a teraz w reklamie, a teraz chyba, że znajdziesz jakąś generalną odpowiedź na wszystko. Aha. Co jest najgorsze? Co jest najlepsze i co jest najgorsze w tej robocie? Słuchaj, no w reklamie najlepsze jest to, kasa. Że możesz wyjechać po jednej na wakacje i zostaje ci jeszcze na węgiel. Tak. A na podwyżki prądu. Dokładnie. Najgorsze jest chyba, w reklamie najgorsze jest to, że masz duże ograniczenia, bo czasem świetne pomysły, a okazuje się, że tu dział prawny, tu taki, czegoś tam nie można robić, więc... Korporacja, tak jedna, mówiłem, druga. Dokładnie, że to wszystko wchodzi, więc to wszystko jest takie obwarowane, cała ta praca filmowa, czy te opowiadania muszą jeszcze być przepuszczone przez wszystkie działy korporacyjne. I często to bardzo dużo obcina i zostaje czasem ogryzek z czegoś, co na przykład było zabawne i fajne. Telewizja to osobny świat i na przykład moje takie doświadczenie najdłuższe, czyli właśnie Szymon Majewski Show, no to był naprawdę to petarda. Tam można wszystko dla odmiany. A to jest świat też osobny i chodzi o to, żeby kreować i żeby zaskakiwać i żeby robić nowe rzeczy. I to było fantastyczne, no bo z tygodnia na tydzień musieliśmy komentować jakąś rzeczywistość i wymyślać zarówno formy właśnie i te studyjne, ale też te zewnętrzne, cały czas nowe atrakcje, cały czas nowe formy i to było niesamowite. To prawie praca non-stop przez tyle lat. Tak. No bo że minus wakacje, nie? Minus 2 miesiące wakacji. Tak, bo wtedy się tam płatne. Tak. Rzeczy... Okej. Okay. No i co najgorsze w robocie w TV? To, że robisz to cały czas, no bo masz z tygodnia na tydzień, więc w związku z tym masz te 2 miesiące wakacji, więc właściwie jest to praca na etat, co jak wiesz jest jakby czymś innym niż praca freelancera już swobodnie na przykład nad filmem. Tak. No i co? A jeśli przechodzimy do filmu.
Przechodzimy do filmu. Najlepsze jest to, że tworzysz dla mnie, że tworzysz świat i że tworzysz świat, który jest spójny i musisz ty osadzić w nim swoich ludzi, że jesteś tutaj stwórcą wszystkiego, a najgorsze jest chyba to, chociaż myślę, że to przy pierwszym filmie przynajmniej tak jest, a potem może jest lepiej, że są ludzie, którzy składą ci kłody pod nogi. W różnych i to w takich aspektach, myślę, których ja się nie spodziewałem. Myślę, że to, to tak już jest w branży filmowej, która jest bardzo też, jakby to powiedzieć, zbudowana na wielkim ego wielu twórców, wielu wielkich pieniądzach, wielu ludzi, producentów, wielkiej konkurencji. Taki półświatek trochę. Ta branża filmowa. I myślę, że to nie tylko pierwsza, ale też w różnym stopniu będziemy czuli to doskwieranie, czy te kłody pod nogami na różnych etapach swoich kolejnych też filmów, oby jak najmniej, bo ponieważ też tak uważam, że duży przypływ podnosi wszystkie łodzie, czyli im lepsze filmy będziemy robić, się wspierać i pomagać, 100%. Tym każdy będzie chciał, żeby jego był też lepszy i tak dalej. Zobacz, to ciekawe zjawisko zauważyłem. Przez pewien czas było dużo operatorów, którzy zamieniali się w reżyserów. Tak. Bo oni znają świetnie technikę filmową i to są goście, którzy jakby potrafią po prostu sprawnie działać, wiedzą, tak, jak postawić kamerę, wiedzą, jak uruchomić scenę i tak dalej. Jedna kwestia, której być może nie umieli, to praca z aktorem, który przez lata bycia na planie zobaczyli, jak to się robi, czy podsłuchali, jak wystarczająco dużo jesteś na planie, to potrafisz to być może zrobić. Niektórzy z nich, jak Janek Holubek ostatnio, wybili się, tak, i robią świetne filmy, ale zauważyłem też taki trend, że ponieważ robi się coraz więcej kontentu, jest jakaś wojna na kontent, na filmy, na seriale, to przez lata reklamowi reżyserzy mieli dużą trudność, żeby przebić się do świata fabularnego, a teraz producenci zaczęli po nich sięgać. I zastanawiałem się, czy skąd to się bierze, taką, wiesz, mam rozkminę, nie? Aha. Czy miałeś jakieś przemyślenie na ten temat? Wiesz co, skąd się bierze trend, to trudno mi powiedzieć. Znaczy, wydaje mi się, że to jest właśnie jakiś zasób, po który ktoś nagle wpadł, że można sięgnąć i można spróbować. W tej chwili też Antek Nykowski, który też przygotowuje co prawda serial, ale... Film Johnny. I też kolega, jeszcze Jaroszek. Daniel Jaroszek. Dokładnie, który również przyszedł ze świata reklamy i fotografii. Ja myślę, że to jest, wiesz, no, to właśnie to, o czym mówiliśmy, że przy reklamie masz trochę to, co ja miałem też przy Szymonie, że masz za każdym razem coś innego, masz jakąś historię. Te historie są różne. Czasem są żadne, ale czasem to są mini filmiki, mini historyjki. I ten storytelling gdzieś wymaga od ciebie też bardzo dużej precyzji w reklamie, ponieważ nawet nie sekunda każda, ale każda ramka się tam liczy. Nie? Musisz to bardzo, bardzo dobrze wymyśleć. W związku z czym, jeśli robisz to przez jakiś czas, to nabijasz sobie właśnie łapę, tak, i głowę tym, w jaki sposób, co jest ważne w danym momencie. Nie? I staram się przynajmniej wybierać takie rzeczy, gdzie jest coś, co dla mnie będzie jakąś zabawą też na planie, no bo wiadomo, że fajnie się robi te rzeczy, które się po prostu lubi. I tak, że nie zapominać o tym fanie. Mm. Nie zapamiętając o fanie, myślę, że Jamiroquai, Space Cowboy, zawsze patrzę sobie na podpisy i komentarze pod utworami na YouTubie. Spodobał mi się bardzo do tego utworu, jak sobie odświeżałem i przetłumaczę teraz z wolna z angielskiego. Mam 33 lata i pamiętam, jak mój tata grał ten utwór prawie każdego wieczoru w samochodzie, jak wracaliśmy do domu, kiedy ja sobie chillowałem z tyłu. Kochałem to, a teraz moja córka również będzie dojrzewać z tym utworem. Strasznie przemiła w ogóle, strasznie przemiła historia. A potem That's Life Franka Sinatry, co było w ostatnim Jokerze, ale i w Tony Hawk Underground 2. Wracamy za chwilę. With a sunshine smile upon my face, my friend, a class at hand. Even though my head of visions have disappeared without a trace, I'm mad. Oh, I found somebody who I can rely on. This is the return of the space cowboy into plan that. Together.
Ciąg dalszy kinematografii. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. That's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. That's life. And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die. My. Ciąg dalszy kinematografii. Wracamy z Piotrem Kumikiem i tutaj moim gościem, reżyserem filmu Kryptonim Polska, który w przerwie powiedział mi, nie pytaj mnie, dlaczego Jamiroquai i ten utwór puściłem. No to właśnie pytam, dlaczego. Słuchaj. Możesz nie mówić, ale... Nie, no nie. A zaryzykuję. Nie. Po prostu. To też to nie tyle jest jakaś historia, co chodzi o nastroje, nie? Że to jest, że ten rodzaj flow, który jest w tym numerze, w ogóle Jamiroquai to jest specyfika, ale w tym numerze to jest oderwanie się, nie? Że jakby dobra, jak ci już jest słabo, to zawsze możemy polecieć, nie? Lećmy. A to jest coś, co mnie niesie, na przykład, jeśli potrzebuję też sobie pojechać albo sobie założyć słuchawki. Pochillować. I sobie pomyśleć, że hej chłopaku, wracaj, nie? Jedzie, lecimy i w ogóle nie ma smutków. Spróbujmy sobie pomyśleć o jakimś pięknym świecie i go napisać albo go wymyślić. Nie? Jest coś w tym gościu, który tak daje. Daje taką przyzwolenie na taką odrobinę wolności, czy znalezienie w sobie chłopca. Tak. Właśnie o to chodzi. Polecenie, że to czysto dziecięce, wiesz, takie, że wiesz, oderwij się, nie? Nie. No, powrót chłopca, tak. I Frank Sinatra. A Frank Sinatra wiadomo. No wiadomo, jest Frankiem Sinatra. Tak. Ale fajny, super użyty w tym Jokerze, to też prawda. Uważam. To prawda. No to przypomina, aczkolwiek ja się bardzo, jak usłyszałem to w kinie, no to pomyślałem sobie, że genialny. To jest wow. Mm. No? Chociaż już wcześniej był to jeden z moich takich ulubionych kawałków, które też do mnie są ze mną, są na mojej playliście samochodowej i tak.
I zawsze działa. Też, to w ogóle Joker miał wspaniałą ścieżkę dźwiękową. To prawda. I Gary Glitter, którego też wielokrotnie tu puszczaliśmy, też się już przewinął. Co, strasznie sztampowe pytanie teraz, ale zawsze mnie to też interesuje pod względem jakichś takich inspiracji. Nie lubię, kiedy mi jest zadawane, wielu twórców nie lubi, ale co oglądasz, co polecasz, co ci inspiruje, co ostatnio widziałeś, co ci zaskoczyło, co ci teraz wpadnie do głowy, pierwsze lecisz. Słuchaj, co ja bym mógł polecić? Coś, co, tak, co mi pierwsze przyszło do głowy teraz, to taki serial, to chyba HBO, White Lotus. Tak, widziałem, świetnie. No właśnie. Że coś takiego, co mnie zaskoczyło, co zaskoczyło mnie formą, co zaskoczyło mnie kolorem, ale też świetną narracją, świetnymi bohaterami. I to była też taka myśl, że patrzcie, no kurde, można w ogóle inaczej, nie? Jaki inny temat, jacy są bohaterowie, gdzieś tam czasem się ocierają właśnie już o groteskę, o jakieś przerysowanie, a jednocześnie wszystko jest takie prawdziwe i takie śmieszne. Tak. Słuchaj, a co ci dało najbardziej w kości na planie kryptonimu? Słuchaj, szczerze? No, tylko. Bo ty możesz do mnie zawsze napisać SMS-a, ale wytnij to. Przemyślałem. Nie mogę tego nawet. Nie tego tak... najgorszego, to przedostatnie. Dobra. Najgorsze myślę, że były, wiesz co, że było to, co jakby nie zależało ode mnie, a co się nie udawało nie przeze mnie, nie? Czyli jakby bezradność. Rozumiem. Czyli moja bezradność wobec innych tam ludzi, którzy gdzieś coś tam poszło nie tak, co dla mnie miało jakby ogromne konsekwencje, nie miałem wyjścia. I to były takie momenty, kiedy faktycznie było mi bardzo ciężko, bo czułem, że coś mi się tam wymyka, że coś tracę i że nie mam jakby na to wpływu. I no i tak, niektóre z nich to tam, wiesz, przeżywam do dziś, w sensie takiego, że jak mi tam wróci ta myśl, że właśnie gdyby on zadzwonił i załatwił coś, to mogłoby być inaczej. Tak, a potem wchodzisz na plan i czegoś nie ma i coś trzeba zrobić, ja to dobrze. Albo to... dostajesz telefon dzień przed dobrze, zdjęciami, dobrze, że nagle nie ma tego... Co miało być. Że, tak, a co jest super ważne w historii dramaturgii, albo do tego, żeby to śmieszne, nie? No coś, co w ogóle ci gdzieś tam buduje, coś, co jest bazą i że okazuje się, nie ma tego, ale mamy trzy inne rzeczy, tylko żadna z nich nie jest kombinu, tak. Kiedyś też prosiłem o jakiś taki, dokładnie taki, a nie inny samochód, ponieważ w scenariuszu było powiedziane to, i to się rymowało, i to było zabawne, więc trzeba było znaleźć tą konkretną markę i ten, wiesz, żeby wybrzmiał żart. I dostaję dzień tego samego dnia, zdjęcia o 14, telefon, no słuchaj, Alek, miał być taki samochód, ale mamy, no, cztery inne do wyboru. I też w porządku. I to w porządku, no tak, tylko że, ej, a nie mogliście zapytać, nie wiem, parę dni, to ja bym wrzucił informację na Facebooka, jakby się znalazło pięć takich samochodów w trzy sekundy, nie? Dlaczego? No. Więc, ale to właśnie o to chodzi, nie? Że gdyby, bo chodzi o informację i że to, co jest irytujące, że widzę, że się coś wznieciło. To pięć lat temu, trzy ileś, nie? Ale to na tym polega, no bo jakby przepływ informacji to jest szalenie ważny i dla mnie to było najgorsze, że nagle dostajesz właśnie przed faktem dokonanym, masz przed sobą ścianę i wymyśl, nie? Tak. I od tego, wiesz, że jakby ból jest chwilowy, film jest na zawsze, hej. Tak, i mało tego, masz 12 godzin tego dnia planu zdjęciowego i 20 parę dni na zrealizowanie tego i ledwo się wyrabiasz i tak z tym, co jest, więc jakby, wiesz, no i to jeszcze, no decyduj, sekundę, proszę, tak. Dawaj, rób, ty jesteś reżyserem. Tak, jesteś kapitanem. Tak, dawaj, no i co coś. Teraz, tak? Dziura wielka w statku, a ty, uwa, i to jeszcze nie z twojej winy, nie? Dokładnie. O, Jezus, no, więc to jest najbardziej męczące, tak. To sobie ponarzekaliśmy. Ale ty mnie uruchomiłeś tak naprawdę. Wybacz, no ale sam zapytałeś. Ja miałem uruchamiać ciebie, to prawda, ale widzisz, mówiłem, że jakby na samym początku wspomniałem, że będziemy... Myślę, że znajdziemy jakieś porozumienie w tym, że debiutowaliśmy komediami w tym kraju, że znamy ten ból. To tak jak, co to było, że czy Tina Turner, czy Whitney Houston to była, która czasami było takie, że przychodziła do Michaela Jacksona i po prostu czasem siadali i milczeli przez godzinę w pokoju hotelowym, bo oni doskonale rozumieli swoje życia i to, jak bardzo znani są, a jak tak naprawdę samotni są i niezrozumieni przez świat i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście my w mikroskali, mróweczki w porównaniu do tego, co ci giganci czuli i przeżywali w swoim życiu, jak czegoś nie mogli albo chcieliby mieć, albo załatwić, a nie mogli i tak dalej. No, a...
Ale tak to już jest. I na koniec chciałbym cię zapytać, po tylu latach twojej pracy zawodowej, jakby ktoś młody, bo Radia Campus słuchają młodzi ludzie, teraz tak miał myśl, że chciałbym się wbić do show bazaru naszego filmowego. Co byś powiedział? Albo może inaczej jeszcze przefrazuję to pytanie, jakby może też czego żałujesz, że nie wiedziałeś na początku swojej drogi, a teraz wiesz? Nie, moim zdaniem to, co jest najważniejsze, to nie stracić siebie i zabawy, bo to jest podstawa. Znaczy, moim zdaniem, jeśli nie kochasz tego, co robisz, nigdy się nie uda. A czasem jest tak, że ludzie ci mówią, bądź taki, albo to musisz zrobić właśnie tak, a tak się tego nie robi. Ja tak słyszałem, jak wchodziłem do reklamy, tak się nie robi reklamy. No, dlaczego się tak nie robi? Tak. Jak się okazało się, że jak zrobiłem taką pierwszą dużą kampanię, to wszystkie telefony się rozdzwoniły, wszystkie agencje się rozdzwoniły. Czyli hej, tak można? Aha. Tak, skąd ty jesteś? Skąd ty się to wziąłeś? Nie? Że nagle w tym świecie, który jest taki mały i zamknięty, pojawił się ktoś, kto zrobił inaczej. A to się wydarzyło tylko dlatego, że ja nie uwierzyłem tym ludziom, którzy pracowali tam i mówili mi nie, tak nie można tego robić. Dobrze, czyli musiałeś mieć też jakąś odwagę i dużą intuicję, za którą poszedłeś. Więc to właśnie chciałem powiedzieć młodym ludziom, żeby iść ze sobą i że wydaje mi się, że to jest najlepsza droga i właśnie nie równać się do innych i nie zżynać innych i nie być takim jak inni. Tylko być sobą i nawet jak się pomylisz, to czegoś się nauczysz i wyciągniesz jakieś wnioski, ale będziesz sobą. Będziesz mógł sobie robić swoją pieczątkę, swój styl. A wydaje mi się, że w świecie zarówno filmu, jak i reklamy, to chodzi o to, żeby czymś się wyróżnić, żeby mieć swoje spojrzenie, swój styl, swoją pieczątkę. I po to będą dzwonić częściej, a nie po to, że umiesz skopiować czyjś, czy kogoś, nie? O to chodzi. Fajnie powiedziałeś. Dziękuję ci za to, że wpadłeś, za swoje słowa, za tę rozmowę. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi było miło, bo Radio Campus to moje ulubione radio. Proszę bardzo, jaka tutaj miła niespodzianka. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. I na koniec to, co ci obiecałem, czyli wracamy z Jackiem White'em i Norą Jones w utworze, tym razem Black. Dobrze mówię? Tak. Dobrze mówię, bo pomyliłem się wcześniej i puściłem inny utwór, a teraz puszczam ten. Także ten duecik tutaj będzie miał bonus. Jeszcze raz dziękuję, był z nami Piotr Kumik. Idźcie do kina, póki jeszcze można, na kryptonim Polska. Zabawne polskie kino. No i dzięki, słyszymy się za tydzień. Pozdrawiamy, hej. Dziękuję. We touched the walls of the city streets and didn't explain. Sadly, so does our ways. I've never asking why. Cast down, it was heaven sent in. To the church, no intent to repent on my knees. Just to cry. Like a sled of evil.
Ciąg dalszy kinematografii.